Pokój dobro. Pokój dobro. Słuchajcie, dzisiaj takie pytanie trudne, no ale życie też nie jest proste niestety. Co zrobić, kiedy ksiądz jest pijany na parafii? Jak znaczy zareagować, nawet, czy uwagę tak, zwracać, tak, nawet, czy nie? Nawet było pytanie bardzo konkretne, kiedy ksiądz, i to widać, pod wpływem alkoholu sprawuje Eucharystię. Nie? Bo to jest jeszcze większy problem. No jeżeli ktoś pisze do nas takie zapytanie, to no możemy przypuszczać, że czegoś takiego doświadczył, no i rodzi się wielki niepokój, troska o kapłana, tak? Co zrobić, bo przecież nie chodzi tutaj o to, wywoływać jakiś skandal, żeby donosić, żeby nie wiadomo jakie kary, teraz gromy leciały z jasnego nieba, ale chodzi o to, żeby ratować, znaczy, ratować kapłana, troska, ratować człowieka. Troska jest dwojaka, nie? Pewnie nawet trojaka. Pierwsza sprawa to oczywiście idziemy bardzo szeroko, nie? To pierwsza rzecz to jest związana z kultem, prawda? No, że nie godzi się, prawda, w ten sposób sprawować naświadcza Eucharystię, nie wiem, no możemy przypuszczać, że jeżeli idzie do ołtarza we stanie wskazującym, to być może też do konfesjonału tak zasiada. No oczywiście, że sakramenty są ważne, tak? One istnieją faktycznie. No, natomiast no, faktem jest to, że sposób sprawowania, no, delikatnie mówiąc, nie licuje, prawda, z pięknem, z majestatem sakramentów. Druga sprawa to jest zgorszenie wiernych, prawda, że jednak przy braku reakcji, no to na pewno jest to ku zgorszeniu. No i trzecia rzecz, to trzeba ratować człowieka, nie? Ratować człowieka, bo wydaje mi się, że właśnie, wiecie, problem polega na tym, że osoby, które mają jakiś autorytet, no w jakiś sposób coś znaczą, wpływają na inne osoby, to czasami no, nie znajduje się ktoś, kto by chciał im pomóc, bo się boi, że zostanie źle odebrany, że zostanie jakoś być może, no nie wiem, zbesztany także przez tą osobę, nie? I to natomiast no tu patrzmy, że tego konkretnego człowieka też szkoda, byłoby żal nie mówić nic, wziąć na przeczekanie, albo chcieć się go tylko pozbyć z parafii, a nie po tej się jednak z miłością a nie tego ratować człowieka. Bo trzeba ratować człowieka, oczywiście. Ja myślę, że no, w takich sytuacjach trzeba postąpić ewangelicznie. Tak jak Pan Jezus mówi, kiedy zachęca do napominania braci, napominania tych, którzy grzeszą. Najpierw idź i porozmawiaj w cztery oczy, jeżeli masz odwagę. Jeżeli nie, to weź ze sobą kogoś. Najlepiej, żeby to był jakiś autorytet też dla tego księdza. Ktoś, kto się na przykład czynnie udziela w parafii, nie wiem, w Radzie Parafialnej, w jakiejś akcji katolickiej. Ktoś, z kim no, proboszcz się będzie liczył, może jakiś jego znajomy, nawet niekoniecznie z parafii, prawda, który też widzi, że ten problem jest. Nie? No i trzeba rzeczywiście mieć tę odwagę i podejść, tak? To znaczy, na pewno nie wolno szemrać, bo zasada jest taka, jeżeli nie masz odwagi powiedzieć wprost, to zamilknij. Jeżeli nie masz odwagi pójść i porozmawiać, to nie szemrz. Tak? Nie szemraj, bo nic z tego dobrego nie będzie. Idź, porozmawiaj. Jeżeli okaże się, że to nie przynosi skutku, tak? Jeżeli okaże się, że sprawa się powtarza, no to wtedy bierzemy kogoś jeszcze, powiedzmy, na świadka, kogoś, kto już jest jakimś autorytetem, może informujemy najbliższych współpracowników. No, przecież na pewno jest ktoś, i nie tylko, ja tu myślę o wikarym, bo być może wikary nie jest najlepszym kompanem takiej rozmowy, bo proboszcz może tam wikarego zbyć, ale może jakiś inny ksiądz z dekanatu, nie? Pojechać do jakiegoś znajomego księdza, proboszcza po sąsiedzku, powiedzieć, słuchaj, no przecież, bo jeżeli taki problem jest, to ludzie mówią, to ten problem jest znany, to bez dwóch zdań, nie? I wtedy spróbować być może właśnie jeszcze z jakimś innym, no, księdzem. No a ostateczna rzecz to jest, jeżeli ten człowiek jakby odrzuci, no bo rozumiem, że też trzeba pójść z jakimś pomysłem, prawda? Idę, słuchaj, chcemy Ci zaoferować pomoc. Zależy nam na księdzu, nam, bo cenimy księdza, szanujemy kapłaństwo i chcemy pomóc. Znaleźć jakiegoś zaufanego też psychologa, prawda? Powiedzieć, słuchaj, pomożemy, zrobimy, będziemy Cię wspierać, nie? I to, no a jeżeli to już wszystko nie pomoże, no to niestety trzeba pójść do biskupa. Instytucjonalnie, tak. I ten sprawę musi rozstrzygnąć no, właściwa instancja, jakimś pasterz, zwierzchnik. No i on podejmuje już adekwatne kroki, no bo jak inaczej, nie? Jak inaczej. Natomiast to jest też z drugiej strony, tak chcę powiedzieć, że i tyle właściwie, nie? Co możesz zrobić? Jest pytanie, czy to było, no nie wiem, pierwszy raz, jednorazowo,
no, czy to już jest jakiś proceder, nie? Że to się powtarza, to się notorycznie wszyscy widzą, tak, wiedzą, ale, mówią o tym w parafii. tak, ale też bym chciał uwagę zwrócić na coś innego przy okazji. Myślę, że część osób jakby sobie jako zaszczyt to przypisuje, że się napije z księdzem, nie? No to na kolędach niestety Że dobra, bywa. Tutaj to ja się też pamiętam takie wesele, bo ja na tych wesele trochę jednak chodzę. Ktoś taki chłopak mówi, zawsze sobie powiedziałem, że się z księdzem napije. Oczywiście nie chodzi, wiadomo, że, nie, że można się, jak powiem, napić na weselu z księdzem to i toast wznieść tak. I też będzie ok, ale chodzi mi tu raczej o te osoby, może macie takich znajomych czy kogoś w rodzinie, gdzie ten alkohol się jednak leje i tu nie chodzi, że ktoś kieruje się teraz czymś złym, że chcemy tutaj, nie wiem, spić proboszcza, tylko też weźcie to pod uwagę, jakąś odpowiedzialność za drugą osobę, jak za każdą inną zresztą. Bo to proboszcz nie jest wyjątkiem, nie? Jak za każdą inną, że to jest, że trzeba się jednak troszczyć o drugą osobę i zobaczyć, czy my działamy, przypadkiem nie działamy na szkodę tej osoby. I tak mówię, każda inna. To nie ma znaczenia, bo to mogą być koledzy, którzy będą brali jakiegoś, czyjegoś męża, prawda, wyciągali na imprezy i tak dalej i niby na początku w żartach, niby fajna atmosfera, a potem nagle się tak, okazuje, nikt, że nikt, uzależnienie jest... Tak, nikt, kto choruje na chorobę alkoholową, na tę chorobę zachorować nie chciał. No, oczywiście, że nie. Prawda? No Nie, i jest a to, nie, no właśnie. Tak jak mówimy, jest to choroba, jest to uzależnienie, to nie jest... To jest problem, to jest duży problem, bo to ciężko, żeby alkoholik wstał i powiedział, dobra, to ja jednak od dzisiaj nie piję, nie? No to myślę, że to jest temat na wiele odcinków, ale... I pewnie, tak myślę sobie, że może dobrze byłoby, nie wiem, co to za parafia, ciężko tutaj teraz gdybać, ale może gdzieś w parafii właśnie jakiś terapeuta, który zajmuje się tym problemem, może by warto nawet na taką jedną rozmowę wziąć tego terapeutę, który fachowo przedstawi, powie, słuchaj, to jest choroba, ona ma takie mechanizmy, ma takie etapy, prawda, no, żeby to nie było też w ten sposób, że nagle teraz, chociaż ja myślę w dużej mierze jednak, że część z księży, którzy mają problem alkoholowy, oni doskonale o tym wiedzą. Tak, oni znają, bo to... Ale jest jeszcze jedna sprawa, moi drodzy, w tym wszystkim. Myślę, że boją się odrzucenia i wstydu. To jest raz, ale jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli rzeczywiście widzicie, że księża w czymś nie domagają, czy to będzie alkohol, czy będzie inna sprawa, ratunek też przez modlitwę. Ratunek przez modlitwę. To jest tak, że taki człowiek jest sparaliżowany. Pamiętacie tę Ewangelię, kiedy mężczyźni przynoszą do Pana Jezusa na noszach sparaliżowanego człowieka. Czasami człowiek uzależniony jest człowiekiem sparaliżowanym. Nie jest w stanie sam zrobić kroku do przodu w stronę Boga, w stronę Jezusa, w stronę uzdrowienia. Po prostu trzeba go na noszach modlitwy do Jezusa przynieść. Tak? Parafia niech się modli. Kto widzi ten problem, niech się modli. Modli się o zdrowie, modli się o nawrócenie, modli się o siłę, modli się o wyjście tego człowieka z choroby. Nie tylko księdza, każdego, kogo widzicie, że jest sparaliżowany jakąkolwiek chorobą duszy, na nosze modlitwy i do Pana Jezusa. To jest też niezwykle ważne. Nie szemrać, nie krytykować, nie wytykać palcami. Na nosze modlitwy i do Pana Jezusa. Tym bardziej, że myślę, że tam się rozgrywa wielki dramat w sercu tego człowieka, bo kiedy wytrzeźwieje i to myślę, że to serce kapłańskie, ono tam wtedy... Tak, on chodzi do spowiedzi. Jest roztrzaskane i pewnie... Tak, i kto, tak. Bo to jest taki mechanizm, nie? Że człowiek jak wytrzeźwieje, no to zdaje sobie sprawę z tego, co zrobił, więc sobie z tym nie może poradzić, więc no to jak mały książę, dlaczego pijesz, bo się wstydzę, czego się wstydzisz, no że piję, nie? No. Dlatego może by w ogóle warto tam kilka osób, ale to mówię, to musi być jakaś jednak taka życzliwość i podejść może nawet wcześniej byłoby dobrze do jakiegoś takiego ośrodka, który zajmuje się uzależnieniami, zapytać się, jak taką interwencję, jak taką rozmowę przeprowadzić, bo to też nie jest tak, że teraz idę i mówię, księże proboszczu, ksiądz był pijany, no martwimy się o nim za proboszcza i tyle. Nie, to taką rozmowę, taką interwencję można fachowo przygotować według określonych kroków, ale tu bym prosił, żeby skontaktować się z jakimś ośrodkiem, który leczy uzależnienia i oni powiedzą, jak taką rozmowę przeprowadzić. Zresztą to, o czym teraz mówię, to nie jest tylko kwestia księdza, każdego innego, prawda, alkoholika, ale to może by nawet tak warto było zrobić, podejść do tego profesjonalnie i też no, nie wstydzić się gdzieś tam porozmawiać z księdzem biskupem, bo sprawa jest ważna i ten człowiek jak zostanie na tym miejscu i bez pomocy, no to on będzie miał komfort picia, ludzie się przyzwyczają, będą gadać i tyle i ten człowiek pójdzie na dno, no to jest... No, każdy państwo nie chroni, ratować. Widzicie, przed wieloma słabościami. Niestety nie chroni i no i tyle. A jeszcze myślę, że dodatkowo
często ten wymiar takiego samotnego życia, które prowadzą księża, bo czasem to też jasno powiedzieć, no on sprzyja niektórym takim sytuacjom, które diabeł wykorzystuje i potem człowiek upada w nałogi rozmaite, nie? No tak, no tak, dlatego trzeba ratować. Tak, tak. No, to... I odwagi, nie bójcie się, przecież nie chodzi o to, żeby teraz temu księdzu było przykro, czy żeby go jakoś tam dobić, tylko chcemy mu pomóc, nie? Ale także ze względu, tak jak mówię, na zgorszenie w parafii i na szacunek do sakramentów, które ten kapłan sprawuje. Pokój i dobro. Pokój i dobro.